Co to znaczy w nowym roku stać się nowym? W starym zeszycie pisać tak, jak w nowym. Bez kleksów, równiutko. Albo chodzić w starych butach, tak jak w nowych. To znaczy ostrożnie, delikatnie, żeby nie zabłocić, obcasa nie wykrzywić. Albo w starym dzienniczku przynosić nowe piątki. Zapamiętajmy, że przeżywać nowy rok to znaczy samemu zaczynać od nowa, być coraz lepszym.